Na praskiej gali boksu rozmawiamy z Mateuszem Trycem po jego pojedynku, bardzo efektownym. Być może była to najlepsza walka dzisiejszych zawodów. Bardzo chciałeś złamać swojego przeciwnika przed czasem, ale bardzo, bardzo był twardy i ambitny. Nie udało się wygrać przed czasem. Jak oceniasz swój występ? No tak, przeciwnik był wymagający. Chciałem wygrać przed czasem. Każdą walkę chcę tak kończyć. No myślę, że walka się podobała. Przeciwnik był twardy, postawił twarde warunki. No, skracałem dystans, był ode mnie wyższy. No i tak jak to wyglądało. Skracałem dystans, ciosy z dołu i na górę. Przyniosły efekt. Mateusz, zmieniłeś kategorię wagową, bo w ubiegłym sezonie boksowałeś bardzo ciężkie i teraz jesteś półciężki, boksujesz w limicie do 81 kg. Nie masz problemów z utrzymaniem tej wagi? Nie, nie. Zbiłem 10 kg. Biegałem w wakacje przy upałach, które były. Przyniosło to efekt, zbiłem 10 kg, czuję się lepiej, jestem świeższy, szybszy. Zdobyłem teraz mistrza Polski młodzieżowego i dostałem się do kadry narodowej. Myślę, że następny rok, 2012, będzie jeszcze lepszy. Zdobędę mistrzostwo Polski seniorów. Pojadę na kwalifikację olimpijską do Turcji. O, byłoby pięknie, ale nie będzie takie proste. Wadze półciężkie, jest Igor Jakubowski, jest Krzysztof Sadłoń, a obsada w tej kategorii nie jest taka słaba, ale tak jak powiedziałeś, trzeba sobie stawiać ambitne cele. Jakie są twoje największe sukcesy poza zdobyciem tego tytułu młodzieżowego mistrza Polski? Wygrywałem dwa razy turnieje Grand Prix w wadze 81 kg w Gliwicach i w Mile. W wadze 91 kg zdobyłem drugie miejsce na Grand Prix w Białymstoku i trzecie miejsce na Mistrzostwach Polskich Seniorów w Koninie. Wszystkich pięściarzy Feniksa pytam o to samo, o przykład Michała Olasia. Na ile ważne jest to, że Michał w tej chwili boksuje w lidze zawodowej, w WSB, w Mediolanie? Na ile dla was jest to motywacją do tego, żeby ciężko trenować, by móc osiągać porównywalne sukcesy? Bardzo nas to motywuje. Wiemy, że z tak małego klubu jak Feniks Warszawa, co trenujemy w zaledwie 100 metrach kwadratowych w piwnicy, mamy zaledwie 100 metrów kwadratowych, mała sala, a wybił się od nas tak zawodnik na wysokim, boksuje już na wysokim poziomie, jest w lidze światowej. Motywacja niesamowita. Każdy z nas chce być tak wysoko, jak jest teraz Michał. Tak, potrzebne ci jest jeszcze doświadczenie na arenie międzynarodowej. Jakkolwiek już pierwsze próby poczyniłeś, boksowałeś w klubie z Rybnika i z Kielc, w lidze europejskiej. Masz za sobą dwa pojedynki, z których chyba do końca nie jesteś zadowolony. Tak, pojedynki tak się potoczyły, jak potoczyły. Myślę, że w Kielcach moja walka była bardzo dobra. Walkę zremisowałem. Sędzia utrudnił mi trochę ten pojedynek, przerywał walkę. A walka w Węgrzech, myślę, że walkę zremisowałem, dali mu wygraną. Tak się czułem, tak ja oceniam tą walkę. Sędziowie tak zdecydowali, jak zdecydowali. Słowacy i Węgrzy tworzą tą ligę, boksowaliśmy na Węgrzech. Także tyle mogę powiedzieć o lidze europejskiej. Powiedz mi, Mariusz, jakie są plany na przyszły rok? Co planujesz? Powiedziałeś o kadrze olimpijskiej. Co będzie dalej? Myślisz o karierze zawodowej w przyszłości? Twój styl walki predysponuje cię do tego, żeby toczyć zawodowe, efektowne pojedynki. Lubisz ostrą wymianę, lubisz chodzić pół dystans, bijesz bardzo mocno. Widzisz siebie w przyszłości jako pięściarz zawodowy? Na razie skupiam się tylko i wyłącznie na boksie amatorskim. Rozmawiałem ze swoim menadżerem i trenerem Hubertem Migaczewem. Na razie skupiam się tylko na boksie amatorskim. Jakie są twoje największe zalety i nad czym powinieneś pracować? Na pewno praca na nogach. Trochę tak, że te pierwsze moje rundy spinam się. Tutaj boksowałem przed własną publicznością, trochę byłem dzisiaj spięty. Myślę, że luz i praca na nogach jest kluczem do sukcesu. Serdecznie ci dziękuję za wywiad. Mam jeszcze tylko na końcu pytanie. Czy ogląda nas wielu czytelników, co chciałbyś im powiedzieć, czy chciałbyś pozdrowić swoich kibiców, których tutaj na sali na Pradze jest dzisiaj bardzo dużo i czytelników Boxer.org, którzy mieszkają poza Warszawą, którzy nie mogli oglądać tych zawodów? Tak, chciałem bardzo serdecznie pozdrowić całą swoją rodzinę, kochaną dziewczynę Anetę, braci, siostry, przyjaciół z Drogoszewa i Rybienka.
publiczność zgromadzoną, tych, którzy mi kibucują, którzy oglądali i którzy nie mogli obejrzeć, oraz pozdrawiam cały Boxer World. Dziękuję. Serdecznie dziękuję, życzę sukcesów.